Moje uszanowanie, z tej strony Krzysiek, kanał PykPaw. Właśnie znajduję się w słonecznej Czarnogórze, w miejscowości Buliarica, niedaleko Petrowaca na Moru, gdzie wypoczywamy sobie razem z moją żoną, także ślemy Wam serdeczne pozdrowienia, choć w momencie, kiedy będziecie je oglądać i słuchać oczywiście, my już dawno będziemy w Polsce. W każdym razie, skoro jestem w tym miejscu, no to no nie wypadałoby nie wspomnieć o pewnej legendzie związanej właśnie poniekąd nominalnie z Bałkanami. Mianowicie chodzi o tytoń legendę. Tytoń ikonę, który zniknął z półek już w połowie lat 2000. I chodzi oczywiście o tak zwanego starego Balkan Sobranie, a będąc takim bardziej skrupulatnym, Balkan Sobranie of London, Balkan Sobranie Smoking Mixture. Jest to tytoń, absolutna ikona. Najprawdopodobniej właśnie od niego wszystkie mieszanki bałkańskie wzięły swoją nazwę, czyli to już zdradza, że mamy tu do czynienia z Virginią, z Latakią oraz z tytoniami orientalnymi. Dostałem próbkę tego tytoniu od kolegi Dominika, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję za ten gest, dzięki czemu miałem już jakby drugi raz możliwość skonfrontowania się z tą legendą. Próbka pochodzi z lat 80., więc już jest blisko 40-letnia. Pochodzi z puszki, która była szczelnie zamknięta, niedawno otwarta, więc już nominalnie, teoretycznie powinien sobie ten tytoń bardzo dobrze dojrzeć. Także chciałem Wam dzisiaj o tym tytoniu opowiedzieć. Tytoniu, który ma no niebywały potencjał marketingowy, ponieważ co rusz pojawiają się jakieś nowe mieszanki, które mają go teoretycznie po prostu zastępować, prawda? Wtedy wszyscy fajczarze jak jeden mąż, po prostu jak muchy do lepu się rzucają, żeby kupić ten tytoń i spróbować otrzeć się o legendę starego Balkan Sobranie. Ci, którzy go jeszcze pamiętają z lat swoich młodości, chcą powspominać, chcą zobaczyć, czy faktycznie ten tytoń nowy jest podobny do zeszłego, a pozostali chcą właśnie trochę poczuć smaku, ogrzać się po prostu w legendzie Balkan Sobranie, ponieważ ten tytoń, jeżeli chcielibyśmy go kupić na portalach aukcyjnych, tak, bo w sprzedaży już nie jest dostępny, no to czasami za puszkę 50-gramową trzeba zapłacić aż $500, więc jest to no, niebywały fenomen. Gdyby zrobić ankietę na najbardziej kultowy tytoń wszechczasów, Balkan Sobranie zająłby po prostu murowane pierwsze miejsce. Dla porządku tylko jeszcze dodam, że jest obecnie na rynku w sprzedaży jako nowy tytoń w Ameryce, który się nazywa właśnie Balkan Sobranie. Ma nawet identyczną etykietę jak tamten stary, natomiast to już nie jest to. Dlatego ciągle tutaj się mówi jakby ten przedrostek właśnie stary Balkan Sobranie. Także o nim sobie teraz porozmawiamy. Przekażę Wam swoje wrażenia o tym tytoniu. Także zapraszam. Tylko, że pojawia się pewny problem semantyczny związany ze starym Balkan Sobranie. Mianowicie, co rozumiemy, kiedy mówimy stary Balkan Sobranie? Tu nie ma pełnej jasności, dlatego że w trakcie jego trwania, w trakcie jego historii zmieniał on swój skład. To, co wiemy na pewno, to, że powstał on, raczej już wiemy o nim z lat 1949, kiedy pojawiła się pierwszy raz jego reklama, natomiast istnieje prawdopodobieństwo, że występował już przed wojną. 100%, jeżeli chodzi o jego pierwotny skład, to jest na pewno to, że była tam czerwona Virginia, 50% lataki syryjskiej oraz macedoński Oriental Jenidie. Chodzą też głosy, choć to już pewne nie jest, że zawierał w sobie również angielskiego Cavendisha oraz że zawierał w sobie roślinę, która się nazywa Dirtang. Jest to natywna roślina amerykańska, dawniej, ale czasami teraz też wykorzystywana w mieszankach, żeby dodać takiego naturalnego, lekkiego posmaku wanilii. Polscy fajczarze błędnie tłumaczą ten dirtang jako jeleni język. Nie dlatego, żeby dirtang nie oznaczał jeleniego języka, tylko dlatego, że w Polsce już istnieje taka roślina o takiej nazwie, więc to wprowadza pewnego rodzaju zamieszanie. Jednakże skład
skład Balkan Sobranie z czasem zaczął się zmieniać. Na pewno taką cezurą była tutaj zmiana polityki władz syryjskich, która zaczęła ograniczać produkcję lataki z uwagi na to, że pod toporami ginęło sporo ich sosnowych lasów, żeby tylko zaspokoić hrabiowskie podniebienia kultury zachodu, Europy z Ameryką włącznie. Więc na rynku fajkowym zaczęła się zmniejszać ilość syryjskiej lataki, aż w końcu pierwszy raz na jakiś czas w latach 80. całkowicie po prostu zniknęła. Więc polityka Balkan Sobranie była taka, że zaczęto po prostu najpierw zmniejszać ilość lataki w składzie. Już nie 50%, a 35% się tam pojawiało. I z czasem po prostu zastąpiono ją całkowicie latakią cypryjską w latach 80., czyli z czasów, z którego mam próbkę, już najprawdopodobniej była tylko latakia cypryjska. Inna zmiana była taka, że żeby jakby wizualnie się wszystko zgadzało, bo skoro się zmniejszył czarny składnik w postaci lataki, dorzucono tutaj również trochę ciemnej Virginii, być może stołów, być może nie, w każdym razie ciemnej Virginii. Na bardzo duży minus przemawiało to, że zamieniono Oriental Jenidie macedoński, wykasowano go z mieszanki, a w jego miejsce wrzucono niestety po prostu mieszankę orientalną. Zrezygnowano również z czegoś, co też było na początku, mianowicie ze starzenia poszczególnych składników przed zblendowaniem oraz ze postarzania całej mieszanki. Więc jak widzicie, ten tytoń się po prostu zmieniał z czasem, tak? Na początku był inny, potem był inny. Normalna rzecz, normalna ewolucja, ale że to jest tytoń ikona, tytoń legenda, to oczywiście tutaj są z nim kontrowersje związane. I to, co dla jednych jest starym Balkan Sobranie, który był produkowany w latach 80., dla innych to już nie jest stary Balkan Sobranie. To jest po prostu Balkan Sobranie. To już nie jest to prawdziwy Balkan Sobranie, to są lata 60., 70. Dla innych, z drugiej strony, każdy stary Balkan Sobranie to będzie każdy ten, który został wyprodukowany przed rokiem 2000 po prostu, tak? Więc tu mamy pewnego rodzaju kontrowersję, o której warto po prostu wspomnieć. Jednakże, czy stary Balkan Sobranie jest faktycznie tak fantastyczny, jak mówią? Czy też może jego wartość wynika przede wszystkim z tego, że no, jednak jest już produktem po prostu niedostępnym? Moja próbka, jak widzicie, no, wygląda jak zwykła mieszanka bałkańska, czyli trochę ciemnego, trochę jasnego. W zapachu jest taka bardziej śliwkowa, czuć również sfermentowane owoce, czuć taką lekką siankowość i coś jakby podkłady kolejowe, czyli taki trochę zapach, który identyfikuje się czasami z latakią. Jeżeli chodzi o jego smak w paleniu, no to tu przede wszystkim na pierwszy plan wychodzi oczywiście latakia i choć jakimś wielkim ultrakiperem nie jestem, to uważam, że jest to jednak latakia cypryjska, co by się zgadzało z informacją, że w latach 80. faktycznie już syryjskiej nie używano. Jest to latakia, która jest taka bardziej skórzana niż śliwkowa i w połączeniu z Virginią, która daje takimi trochę sfermentowanymi owocami, to wszystko w połączeniu daje taki trochę dziwny, czy dziwny, nie dziwny, taki trochę siankowaty smak. Podobny jak w niektórych mieszankach latakiowych Dunhilla. Natomiast oprócz tego jeszcze czuć tutaj tytonie orientalne. Nie wybuchają jakoś w podniebienie, ale są wyczuwalne. Czasami uderzą taką słodką, ciekawą przyprawą. I tytoń, o dziwo, wcale nie jest za bardzo słodki. Jest taki półsłodki, powiedziałbym szczerze. Sądziłem, że będzie bardziej nacukrzony. I niestety więcej o tym tytoniu nie jestem w stanie już powiedzieć. To jest tyle. Dlatego, że nie ma w nim nic, co po prostu by się wybijało ponad tłum. Jest to tytoń, zwykły tytoń fajkowy, tak? Dobry w smaku, aż dobry, ale być może tylko dobry. Nie otwiera żadnego nowego wymiaru. I szczerze mówiąc, nie porwał mi jakoś specjalnie i nie uważam, żeby w tej chwili produkowano po prostu gorsze tytonie. Jest masa dobrych produktów na rynku, na przykład, nie wiem, Skiff Mixture, czy też w Ameryce Heart and Home, Laris Blend, świetny blend latakiowy. I w żaden sposób one nie odstają od tego, co tutaj paliłem, co tutaj wyczuwałem, więc to jest pewnego rodzaju zawód, tak? Choć oczywiście może to wynikać z tego, że jednak ta mieszanka no, leżała przez 40 lat w puszce, a jak pamiętacie z odcinku o dojrzewaniu tytoniu fajkowego, to jednak mieszanki z dużą ilością cypryjskiej lataki niekoniecznie dobrze dojrzewają. Znaczy dobrze dojrzewają, to może inaczej to powiem, ale
nie powinny być poddawane aż tak długim procesom. Tak? 40 lat to już się wydaje zbyt po prostu dużo. Jednakże no nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jak smakował taki tytoń w oryginale, w sensie jako świeży. Dlaczego? No dlatego, że po prostu no, już go nie ma, tak? A jeżeli ktoś po prostu pamięta, jak on smakował, palił go w latach 80. czy 70., no to pamięć podlega tutaj naprawdę bardzo olbrzymiej interpretacji i to, co ktoś zapamiętał, zostało przesiane przez różne po prostu sito naleciałości kulturowych. I jeżeli mówimy o naleciałościach kulturowych, jeżeli całkowicie zeskrobiemy i skupimy się wyłącznie na samym smaku tego tytoniu, tak, bez tej otoczki, że obcujemy tutaj z naprawdę z potężną legendą, w takiej sytuacji za cholerę nikt nie powinien dać. Ja bym na pewno nie dał $500 za taką puszkę, za ten tytoń. On kosztuje tyle, ile powinien kosztować zwykły obecnie tytoń fajkowy na rynku. Jest on dobry, jest on smaczny, ale nie jest to nic, co by otwierało po prostu nowy wymiar. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem Wam na koniec powiedzieć. Mianowicie paliłem próbkę Balkan Sobranie z innego okresu. Nie wiem z jakiego, ale to była próbka, którą przywiózł Andrzej, którego serdecznie pozdrawiam, do kramarzówki kiedyś. Ona była przesuszona. Andrzej ją nawilżył chyba 2 tygodnie przed tym paleniem, czyli niedużo czasu tutaj było. No i zajaraliśmy to. I powiem Wam, że choć wtedy tamta próbka też tutaj nie otworzyła jakichś nowych wrót do smaku, to jednak wydawała się po prostu znacznie lepsza. Byłem wtedy przekonany, że jest tam latakia syryjska. Tytoń był w ogóle cały czarny po prostu, był bez żadnych elementów białych, już taki był po prostu dojrzały. I był taki maślany, taki aksamitny w smaku, bardzo gładki, super tytoń, choć z drugiej strony nie było to coś, co by się jakoś wybijało bardzo ponad tego, co obecnie jest produkowane na polskim, czy też po prostu światowym rynku. Była to prawdopodobnie po prostu próbka z wcześniejszego okresu, kiedy jeszcze była latakia syryjska. Faktycznie była lepsza niż ta z lat 80., więc paliłem i to, i to. Jednakże finalna puenta jest taka. Dobry, fajny tytoń, ale nic, o co powinno się po prostu zabijać. Smaczny, jeżeli komuś uda się dostać, jak najbardziej może sobie spróbować, zobaczyć, jak to jest, ale nie dajmy się zwariować. Obecnie produkujemy równie dobre tytonie fajkowe. Także dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.